Czwartek, Tczew mówi, no i tym razem już nie wyjątkowo o godzinie 14. Zmieniamy godzinę, tak jak prosiliście, pisaliście, więc wyprosiliście. Teraz co czwartek, na razie przed dworcem, będziemy na was właśnie czekać od 14 do 15. No a dzisiaj sprawdźmy, co mieszkańcy mieli nam do powiedzenia. To pan się tak czaisz? Ja? No! Proszę pani, ja się nie czaję. A jak pani dzionek mija? A dobrze, dobrze! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? To dlaczego dobrze? Dlaczego dobrze? No dobrze. Czyli zdrówko, wszystko jest? Wszystko... Tak, wszystko jest na miejscu. A w mieście się pani podoba, nie podoba? No raczej mi się nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że właściwie nie ma żadnych, no teraz jest zima, wiadomo, mhm. Ale nie ma żadnych rozrywek, nie ma żadnych klubów, młodzież się włóczy po dworcu, ja na dworcu robię, więc się włóczą po dworcu. No w sumie nie dziwię się, bo nie mają gdzie iść. Okej, czyli za mało tych miejsc rozrywkowych, żeby coś porobić. Okej. A jak chcą gdzieś ten, to muszę jechać Gdańsk, Gdynia. A wszystko dobrze, wracam z roboty, z warsztatów. Z roboty, z warsztatu, no dobra, ale a co w tym warsztacie pan robi? Szlifujemy, odmawiamy meble. Okej, zmęczony? Nie. Z czym pan do nas przychodzi? Coś pana gryzie, coś pana gryzie, boisko byliśmy na tym, na Kozenie. Mhm. I boisko, tam nie ma boisk. Mhm. I oświetlenie ten, na jak się na działki przechodzi się, to oświetlenie tam, nie? Chodź! Dzień dobry, przepraszam. Mogę zająć sekundkę? Okej. Przepraszam panią bardzo. To może coś się podoba? Podoba? Most mi się podoba ten. Że robią już tak, kończą, nie? Nareszcie. No, się niedługo nie mogę czekać. Miałem taki sen, mi się śniło, most otworzyli. No jeszcze może ten drugi też otworzą. Zobaczymy. Po szkole? Tak. Do domu? Tak. Podoba wam się w Tczewie? Jest okej. Okay. Dlaczego tylko okej? To co byś zmieniła, jak jest tylko okej? Nie wiem, nie mieszkam tutaj. No ale jak przyjeżdżasz do szkoły, podoba ci się, czy wolisz tam u siebie? Nie no, jest lepiej, bo ja mieszkam na wsi. No to ale to na wsi też super, cisza, spokój przecież. Czy jednak... W mieście chyba lepiej, większe perspektywy. Okej. Okay. No mam raczej podobnie. Może tam w okolicy, gdzie pani mieszka, coś jest nie tak, coś do zmiany? Znaczy... No nie no, tam jest. No są sklepy. Mhm. No właściwie oprócz sklepów też nic nie ma. Okej. No dobrze, to dziękuję pani bardzo. Ja mam tu taką dla pani taki bonik na darmową zapiekankę od Zapieksy Kleksy za udział w programie, więc zapiekanka za darmo będzie dla pani, jak pani podjedzie. Tutaj pani ma wszystkie te. Jesteśmy sobie tylko na spacerze. Tylko na spacerze? Tak. I jest gdzie pospacerować w Tczewie? Podoba się? Akurat tutaj blisko mieszkamy, więc tutaj możemy chwilę pospacerować, a tak, no nie wiem, do parku, na bulwar. Okej, a ogólnie w Tczewie coś by pani zmieniła? Czegoś pani brakuje? Chyba nie. Czyli wszystko się podoba? Na razie jest wystarczające. Na razie jest wystarczające. Okej, miłego dnia, dziękuję bardzo. Po szkole, po pracy? Po szkole. Po szkole. Co miałeś dzisiaj ciekawego? Pełno nudnych lekcji. Pełno nudnych. Angielski. Rysunek. Dobra, okej. Okay. A w Tczewie podoba ci się, nie podoba ci się? Niektóre rzeczy się podobają, a niektóre nie. To jedna, która się podoba, a jedna, która się nie podoba. Dobrą piekarnię mają. Dobrą piekarnię, okej. Okay. Nie podoba się to, że tu jest dużo gołębi. Dużo gołębi? No widziałem, że atakowały się. No właśnie. Właśnie skończyliśmy lekcję. Okej, okay. Co tam mieliście dzisiaj na zajęciach ciekawego? Fakturki. Turki. Polety. No. O Jezu. Tak. To wy do jakiejś takiej branżowej, coś tak, tam logistyka? Tak. Okej, okay, to zdecydowanie nie dla mnie. W Tczewie, jak wam się podoba w Tczewie? Super jest. Bardzo fajnie. To dlaczego? Bo to jest taka rzadka opinia wśród młodzieży. Dlaczego jest super? Miasto jak No w sumie tak. Jak dzionek mija? To szybciutko zrobimy. Dobrze mi. Jestem bardzo opóźniony już do pracy. Do pracy jak już? Jak na taksówki, tak. Dobrze. Dobrze. Spieszy się pani pewnie. Tak. Okej. Okay. Miłego dnia. A skąd pan jest? Z Tetki, nasz od Tczewska. A to nie znam was, bo nie jestem stąd. A nie jest, a skąd pani jest w takim razie? Majewa. Z Majewa. I co pani robi w Tczewie? W Tczewie syna odwiedziłam, wnuki
i fryzjera zaliczyłam, bo u nas nie ma. To pełen pakiet przecież. Tak. Czyli dzionek udany. Udany. A w Trzewie, jak tak pani przyjechała, podoba się, nie podoba się? Wcale. Nie podoba się? Nie, jakbym tu miała mieszkać, to bym tu na pewno nie kupowała mieszkania, ani nie mieszkała. Okej, okay, to dlaczego? Dlatego, że lubię wieś. Okej, okay. Czyli nie miasto, czyli nie, nie miasto. Nie, tak. Dobra. To... A już w ogóle nie Trzew. Już w ogóle nie Trzew. Nie, naprawdę, ani te pobliskie Gniew, no ani Pelpin. Jak już to Warszawa, Gdańsk. Polecam Pelplin bardziej. Pelplin, tak. Deka Pelplin, bardzo tak. Chodzisz na mecze? Nie. Widzisz, a no może dwa razy byłem, ale tak nie chodzę często. Okej, okay, to Pelplin polecasz. To dlaczego tak. Pelplin polecasz? Bo jest bardzo ładnie tam, jest Park Biskup, jest ładna katedra. Ogólnie mi się podoba, ale troszkę brakuje mi tutaj na przykład tego, ten zegar, który jest tam. Ten zegar, który jest tam. Powinien być tam. O. Tam. Tak, znaczy on chyba mnie. Był w ogóle, nie? Tak, był, kiedyś był chyba, no. Zmontowali. Okay. To było takie fajne miejsce właśnie na, z daleka było widać. Okay. Jak, która jest godzina. Okej, okay, coś jeszcze? To jeżeli chodzi o mnie, to ja ogólnie mieszkam w Kaliszu na co dzień i przyjeżdżam do Trzewa. To jak się podoba w takim razie w Trzewie? Właśnie Trzew jest dosyć taki specyficzny, bo jest dużo ładnej architektury, w takim sensie małych ukrytych smaczków, na przykład jakichś rzeźbiarskich na budynku, a na przykład w innych miastach Trzew, Poznań tego nie ma. Okej. Okay, a w Trzewie jest coś takiego, że... A niecodzienna opinia, bardzo fajna odpowiedź. Może rzeczywiście mieszkańcy na co dzień po prostu nie zwracają na to uwagi, bo są przyzwyczajeni. Jak pani dzionek mija? Bardzo dobrze. To dlaczego tak bardzo dobrze? Dlatego, że jestem dużo na spacerze, wie pan? No to dobrze. I pogoda dzisiaj nie pada. Piękna. Na szczęście. A w mieście się podoba? Ogólnie tak. Czyli nic by pani nie zmieniała? Nie. Wie pan co, no na razie to co może się podobać? Jakieś nowe inwestycje, to, że autobusy będą darmowe. Wierzy pan w cuda? W cuda? No. No już niby przegłosowane, no. No wie pan, jak będzie, zobaczymy, jak będzie przegłosowane, to daj Boże, żeby tak było. Jeśli nie, no bo teraz to praktycznie mamy najdroższą komunikację na Pomorzu, prawda? No niestety, ja niedawno byłam w Warszawie i tańsze są bilety niż tutej u nas. No, no więc, wie pan, ja mieszkam w Gdańsku i są takie i są same tańsze. Ceny. Znaczy są takie same ceny, no ale też różnice kilometrowe. Różnice kilometrowe, prawda? No tu nie ma, no niestety, ciężko tak jakoś jest. No bardzo podobają mi się ścieżki rowerowe w Trzewie. Okej, no tak, bo sporo ich jest i ogólnie od stycznia tego roku tak zacząłem jeździć rowerem dużo i bardzo mi się to podoba. To trzeba się zapisać na konkurs rowerem do pracy właśnie. I te miejsca właśnie na rowery, to mi się bardzo podoba, nie? Okej. Że można zostawić sobie rower i i wrócić na przykład kawałek pociągiem do domu. Jasne. To dziękuję państwu bardzo, życzę miłego dnia. Dziękujemy. I tutaj nawzajem. Za te odpowiedzi akurat musi być nagroda, to na darmowe zapieksy kleksy. Pójdą państwo z tym kuponem i będą państwo mieli zapiekanki za darmo. Dziękujemy bardzo. Także smacznego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wie pan co, żeby te autobusy też częściej jeździły, wtedy na pewno byśmy się przesiadali z samochodów, prawda? Jasne. Bo no, są jedne tu na Trzewskich Łąkach są firmy, drugie tam bliżej Rokitek, więc jeśli ta trójka, czwórka, szóstka będzie chodziła na przykład co 20 minut, no to po co brać auto, jak można sobie komunikacją miejską pojechać, nie? No to by było na pewno dobre, żeby to jakoś tak wszystko, no i żeby no coś się działo w tym Trzewie, no niestety. Na razie to jest taki marazm dla młodych, nie ma gdzie wyjść, nie ma nic. Co u was dziewczyny, jak tam po szkole? Tak, po szkole. Tak, jesteśmy po szkole, u nas jest wszystko w porządku. A co u pana? U mnie też całkiem, no zaraz będę po pracy, jak nagramy program, także przybliżacie mnie do końca. Jak wam się w mieście żyje, słuchajcie, w Trzewie? Ja z Wiochy jestem. Ale do Trzewa przyjeżdżasz do szkoły. No, no tak, nauka najlepsza szkoła. Tak. Trzew jedna wielka patola. Fajne, bo tu mieszkałam, ale boję się po ciemku tu chodzić, bo no... Tak, ja też mam. Niebezpiecznie. Tak, no, niebezpiecznie jest. Tak. No. Dlaczego? Menele chodzą, jakieś pijaki. Zaczepiają ludzi. No dobra. Mijam się cały czas w Trzewie, no masakra. Czyli więcej służb, tak? By trzeba było więcej patroli. Więcej. Dobra. Ja powinnam prywatnego ochroniarza tutaj mieć. A mogę kogoś pozdrowić? No pewnie, że tak. Pozdrawiam. Pozdrawiam Karinę. Pozdrawiam Karinę. Pozdrawiam moją mamę. Okay. Dobra, tak. Pozdrawiam moją siostrę, moją mamę. Jak w przedszkolu było? Dobrze. Dobrze? Pobawiłeś się z kolegami? No.